Witam wszystkich, jestem właśnie nad Renem w Duisburgu i nagrywam mój filmik. Tak, aby Wam pokazać taki zarys tej rzeki i miejsca, w którym jestem. Kilka fragment może z mojego pobytu tutaj. Taki krótki fragmencik. Widzę, nadpływa jedna barka. Ładnie ją widzimy. Proszę, ale za nią widziałem, że płynie kolejna. Proszę bardzo. Transport wodny, żegluga tutaj naprawdę jest wspaniała. Jednak Niemcy wykorzystują żeglugę wodną. Jest to bardzo opłacalne dla nich. Transport tani, szybki, skuteczny. Z drugiej strony tu mamy, zaraz, tak może nagram tutaj, bo słonko świeci nam w oczy. Ale z drugiej strony widziałem, że też coś nadpływa. O proszę, zaraz przybliżymy. I tu napływa kolejna, ale za nią widziałem, że napływa kolejna. Czy to nawet będzie stateczek mały? Oj, chyba mały stateczek jakiś. Zaraz się on do nas zbliży i zobaczymy go lepiej. Stoję na takim wyjściu w rzekę, czyli na takim miejscu kamiennym, jakby falochron, ale jestem daleko w głębi Renu. Proszę bardzo, tu mamy jedną barkę, która płynie. Bardzo szybko się przemieszcza, bardzo szybko. I już za nią kolejna, która się przemieszcza. Kolejna. Proszę bardzo. Jaka potęga na arenie. Proszę bardzo, jakie piękne. To jest widoczne, fajne. Mamy taką namiastkę morza też. No i z tyłu jakaś bandera. Proszę bardzo. Na małym ekranie słabo widzę. Potem na kompie to zobaczymy lepiej. Tu pod słońce to może być nam trochę gorzej widać. No ale już nagramy. Przemieścimy się dalej za tą, która tu płynie, mniejsza, proszę. I tutaj oczywiście mamy fajny most nad Renem, rozciągnięty nad Renem, pięknie rozciągnięty. No i tam już w oddali mamy ten mniejszy stateczek, który płynie. Proszę, teraz to tu będzie, ale też mamy kolejną barkę i tutaj się wymijają. Proszę bardzo, czyli tak. Mamy tutaj raz. Tu mamy ein, zwei. Coś mniejszego. Tutaj mamy drei. Vier. I także. O, i teraz wszystkie gdzieś tu zbiegły się razem. Fajnie. Do góry mamy. Transport lądowy. Proszę. Cały czas transport. I żegluga, i ląd. Cały czas ciężkie wozy, cały czas tiry, cały czas mostem przez Ren sprawiają się. Praktycznie same tiry i most. Proszę. Cały czas ciężki sprzęt, jeden za drugim. Czyli transport dobrze rozwinięty. Zapewne odpowiednia trasa, czyli w kierunku na Duisburg. Mały stateczek mnie interesuje, to jakby jakaś wycieczka. Albo jakiś pilot. Nie, to jest oddzielna jednostka.
bo wyprzedza tę warkę. Ta warka jest bardzo długo rozciągnięta, ta przednia, przed tym stateczkiem. Ale tam widzę znowu kolejna się wynurza już. O proszę, proszę. Tutaj już kolejna, czyli następna. I tak jak transport lądowy, tak jest transport, tak jest żegluga tutaj rzeką rozwinięta, naprawdę super. Tu mamy, zobaczymy, czy z tej strony coś napływa. O, tu jest fajny domek, który mi się bardzo podoba. Po drugiej stronie Renu. Bardzo fajny. Tak, ma taki swój styl. Fajny. Jeszcze jakoś zapewne nieźle ustawiony. Musi mieć dużo ojro. No, ale niech ma. Każdemu jest dane to, co ma mieć dane. Tutaj są owieczki. Pasą się owieczki. Są tu przywożone, potem jest rozładunek i wypasają się nad Renem. Ładnie strzygą trawę ząbkami. Nie trzeba tu kosiarek, nic, bo owieczki zrobią wszystko za nie. Przepiękny widok. Owce przypominają mi to młode lata, gdzie pamiętam pastwiska owiec. Przepiękne, zawsze gdzieś tam między nimi chodziłem i nagle po tylu latach mam podobny widok. Cudownie. Zobaczymy nasz stateczek, który już jest na wysokości tej widli. Oby nam słoneczko troszeczkę nie przeszkadzało. Ale widzę tam, jeszcze tutaj przejdziemy. Widziałem tutaj tę barkę, ale wynurza się kolejna, jeszcze większa. Proszę. Kolejna jednostka, jeszcze większa. Proszę bardzo. Cały czas płyną. Teraz przemieszczamy się tu i na wysokości tej willi jest nasz stateczek. Fajnie. Zapewne to jakiś wycieczkowy, taki nieduży, widzę, ładnie oszklony. Robimy zbliżenie. Super. Super jednostka. Wcześniej płynął większy, prawdziwa taka jednostka, duża jednostka, też wycieczka, bo taki dosyć ekskluzywny stateczek. No ten jest jakby 1/3 tego, który płynął wcześniej, nie zdążyłem go nagrać. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Pięknie. Niemiecka flaga. Bandera, jak to mówią Włosi, bandera. I kolejna tu jednostka płynie sobie, a za nią kolejna, a za nią płynie kolejna, a za nią płynie kolejna, i to potężna. Zobaczymy, co to jest za jednostka. Cudowny. Tu odpoczywam, tu przychodzę sobie na swoje wolne godziny. Zresztą mam godziny nienormowane pracy, wybieram sobie godziny do odpoczynku, jakie chcę. Teraz nawet nie wiem, która jest godzina, ale niektórzy mają koniec o tej porze swojego wolnego. Ja zaczynam swoje wolne. Tak układam sobie pracę, żeby było mi wygodnie. No, oczywiście, żeby mój pacjent był zadbany, to też jest bardzo ważne. Dom, pacjent, mieszkanie całe. Wszystko musi być ale jest good i wtedy Robert idzie na swoje spacery. Boje, nagrywa filmy, robi zdjęcia, ale tu o podbojach, jak mówimy, to o, mogę sobie podbijać jedynie moje owieczki tutaj, bo na dziewczyny nie chodzę. Nie podrywam tutaj kobiet.
do Polski. Wiadomo, że jestem tu obcokrajowcem, to można się narazić tylko na ośmieszenie. Jeszcze ze słabą znajomością języka. No i tutaj te wszystkie jednostki. O, i tutaj przemieścimy się. To jest też chyba statek wycieczkowy. Wycieczką. Przemieścimy się, proszę. Proszę. Przybliżymy. Zoom. Więcej zoom. Później na dużym ekranie zobaczymy, co to jest, jaka to jest bandera. Przytrzymamy trochę, niech się rozwinie flaga niemiecka, ale coś tam. Teraz przejdziemy po tej całej jednostce. Zobaczymy. No potężna jednostka, duża jednostka. Mały Titanic tutaj płynie. Z tyłu flaga. Znowu tutaj widzę, ale zobaczymy na dużym ekranie potem. Pływa pod. Tutaj mamy motoróweczkę. Uwaga, łapiemy kolejny fajny. Proszę, proszę, proszę. Proszę, proszę. Jak fajnie. Tak żyją Niemcy. W Duisburgu. Proszę. Jak sobie zasuwa. O, i nawrót. Albo koniec trasy, nie? Sobie zasuwa. Proszę, proszę, jak fajnie. Proszę, proszę. A nie, się wydaje, że przypłynęła tutaj gdzieś tam. Czyli jakby zamiast samochodem porusza się motoróweczką. Docelowo. Dobra, mamy tę naszą drugą jednostkę. Jeszcze był taki stabilny bardziej. Już wyprzedza barkę, wyrównała się z barką. To nawet druga jednostka. Co tam jest? Przybliżę tutaj może kopięta. Proszę, musimy. A coś mi po szyi chodzi. Tutaj widzę chyba na tym. Niesamowite. Tam są turyści na pokładzie, tak, tak. Pięknie. A tego w oknach chyba to za dużo ich nie ma, bo wszyscy siedzą sobie na górnym pokładzie. O, i nam wpływa kolejny barka albo i stateczek jakiś. Kolejny potężny wpłynął nam, proszę. Nawet go nie zauważyłem i już wpłynie w tę stronę. Nawet jej nie zauważyłem, tej barki, ale potężna. Potężna. Między tym jeszcze motoróweczka, proszę. Cały czas żegluga. Cały czas ruch. Proszę, tutaj. Proszę. Proszę, co się dzieje. Tu motoróweczka. Tu barka. Tu motoróweczka omija nasz stateczek z wycieczką. Proszę, proszę. Jak pięknie. Następny. I proszę bardzo. I żeby to udowodnić, że tu jest ruch, wynurza się kolejna barka. Proszę. Potężna. Potężna. Kolejna. Czyli żegluga na Renie jest cudowna. Kolejna. Czyli cały czas mamy na to. Tu się wymijają.
tutaj jest ta malutka. Tak to wygląda. Zobaczymy, czy nas tutaj coś z drugiej strony. Tu nas wyminęła ta barka. Ominęła. I płynie w kierunku chyba, tak, centrum. Dobrze mówię, dobrze mówię. Centrum Duisburga. A jakie fale mamy potężne, ponieważ tutaj te wszystkie barki, te stateczki, które płyną dość szybko, uruchamiają takie, budzają takie właśnie fale. To jest to malutko, czasami aż tutaj do nóg. O, o, zaczyna się mały. O, bym się przewrócił, padłem do ręki. Proszę, górą, to jest cały czas ciężki transport, cały czas, nie ma osobówek, bardzo mało. Czyli Niemcy tutaj właśnie ten odcinek, ten most wykorzystują do transportu ciężkiego i żegluga cały czas większość, barki, barki, transport, transport. Tutaj też, proszę zobaczyć, jest to jakiś transport, który nie wiem, co oni tam mają. Wygląda na taki mini tankowiec. Proszę. Proszę. Wyroki REM. Proszę, jak szybko płynie. To widać na tle tego domu. Jak szybko tu przepływają. Oni tak jeszcze. Ta barka i tak wolno się płynie. Płyną tu o wiele szybciej. Nasze kochane owieczki. I na tym zakończymy nasz reportaż, nasz film. Reportaż nad brzegiem Renu. Niemcy, Duisburg. 31 lipiec. Piękna pogoda dziś. Super. Tam mamy fajny park, gdzie ja właśnie chodzę na spacery. Tamtędy właśnie wracam sobie do domku, tu tym parkiem, tu tędy, tędy, wszędzie. Wracam sobie do domu. Tak. Jeszcze taki panoramiczny pyk, panoramiczny pyk. Jeszcze most. I proszę. Tak. I ostatnia nasza barka spływa. Proszę bardzo, ktoś by nie uwierzył, tylko ciężkie wozy. Tylko ciężki transport. I żegluga rzeczna, i transport lądowy. Tylko ciężki. Proszę. Ile jest tutaj, w tej chwili, gdzie ja tutaj jestem i nagrywam ten film przez ten czas, ile jest przewożonych w tym momencie towarów. Jak to się szybko odbywa i sprawdzi.
Tak, myślałem, że ta barka, która jest tutaj, zakończy na razie, będziemy mieli chwilę czasu, ale niestety nie. Tu nie ma chwili czasu, tu cały czas jest żegluga, cały czas transport. Uwaga, pokazuję, która, następną, która już napływa. Napływa z lewej strony. Proszę. Z nurtem, płynie z nurtem. Proszę bardzo, już ją mamy. Kolejna. Czyli tu nie mamy chwili spokoju, tu jest jak na lądzie praktycznie. Spokój mamy, bo tam to nie przeszkadza, bo to jest transport cichy, ładne widoki, nie ma tutaj tłoku, płyną swobodnie, gdzieś tutaj motoróweczka może sobie wywijać. Także, proszę bardzo. O tyle mi się to podoba, że jest ten transport tak rozwinięty, że praktycznie nie ma przerwy dłuższej, jak tam może 2-3 minuty, aby rzeka była w tym momencie pusta, wolna, że nie ma nic na rzece, że nic nie płynie, że nie ma żadnej barki. Tutaj mamy ładny środki na dziobie, fajne baterie. Liechtenstein, nie mogę tego, znałem tę nazwę, ale Liechtenstein, nie wiem jak to przeczytać, ale Liechtenstein, tu też jakiś kolejny napis będzie. Super. Zobaczcie, był na wysokości tej willi. Moment, jest już tutaj u góry. Flaga niemiecka. Proszę bardzo. I już lecimy dalej. No tak to jest. Jedni kochają pociągi. Inni tramwaje. A ja barki, statki, łodzie. Motorówki. Rzeki. Tak to jest. A znam takiego jednego, który lubi pociągi. I fotografować na tle pociągu. No ale wiecie, różne są zboczenia, jak ja to mówię. I różne pasy. Nie mam nic przeciwko temu, co tam się interesuje. Lubię sobie potartować. Ale nam tutaj ładny spadek robimy. Żeby teraz to udokumentować, że rzeczywiście ta barka, która tu płynie, jeszcze ją przyciągniemy, nie kończy nam tej całej kawalkady, bo tutaj wypływa już kolejna z nurtem, kolejna. I większość kieruje się właśnie na zachód, cały czas na zachód. Patrząc na słońce, jak teraz jest, to kierują się na... południowy zachód. Chyba dobrze. Przepraszam, południowy. Na południowy zachód. Proszę. Kolejna jednostka. Kolejna jednostka. Jaka to jednostka? Już mi ręce drżą, dosyć długo nagrywam. Cudowna jednostka. Co tu mamy? Antera.
żeby nie było, że to koniec, proszę, nadpływa kolejna. Ren mamy wspaniały, przepiękny, a te barki, ten transport właśnie rzeczny, ta żegluga rzeczna dodaje takiego uroku. Teraz właśnie zrównany z tą willą, zrównana barka z tą willą i proszę bardzo, jak potężna, jak potężna, jak potężna. Aż się wierzyć nie chcę, jakie potężne jednostki bywają po Renie. To słoneczko nie zaszczęca. I górą od razu transport. Proszę bardzo. Cały czas, kiedykolwiek skieruję kamerę, sznur niezliczonych ilości tirów. Proszę bardzo. A tam malutka jednostka już płynie. Proszę, proszę bardzo. Proszę. Motoróweczka, ale to już inna, większa. Taki mały wodolocik. Jakiś bogaty Niemiec chyba sobie płynie. I tutaj właśnie jest Tymijanie. Super, super ujęcie. Będzie się z tą jednostką wymijał. I to nagramy. Cudowny, cudowny. Jesteś piękny, masz buźki ode mnie. I już tą jednostką się wymija. Proszę. Jak to jest, jak to jest. Proszę bardzo. I żeby nie było nam nudno, czyli tu mamy, tam popłynęła na południowy zachód, a tu już się wynurza potężna kolejna. Proszę, 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 proszę bardzo. I to jest moje, nie wiem, 20 minut, tyle ile film trwa. Proszę bardzo. Wyminięcie. Proszę. I teraz to jest. Wjedziemy na tą willę. I na tym. Jeszcze bliżej, bliżej. Drobne miejsce. Nad samym Renem. Ale potężne fale wywołane. Ale potężne fale. Aż na moje adidasy. Także wszystkich was pozdrawiam z nadrenu. Ciao. Zdejmę jedne okulary, drugie założę. Ciao. Miło mi było nagrać ten filmik dla was. Naprawdę super. Jestem pod wrażeniem, że mogę być tu w Duisburgu, że jest tak cudownie, że mogę spędzać czas, pracować, zarabiać, a jednocześnie cieszyć się urokami tego przepięknego miejsca. Jestem tutaj tylko w jednym miejscu, niedaleko właśnie tego mostu przerzuconego przez Ren, ale niedługo będę wam pokazywał ciekawsze miejsca. Ciekawsze, o wiele ciekawsze, także myślę, że jeszcze się prezentuję i że wasz reżyser i filmowiec nakręci dla was ciekawy film. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam wszystkich, którzy pracują za granicą. Wszystkich opiekunów, opiekunków, opiekunów, opiekunki. Wszystkich terapeutów, fizjoterapeutów, masażystów. Naprawdę warto. Warto, bo zarabiamy jakieś pieniądze, ale i też mamy czas na to, żeby coś zobaczyć. I pokazać swoim bliskim, rodzinom przede wszystkim. Nie tam dla siebie, żeby się lansować, ale rodzinom, dla rodzin, dla bliskich. Ciao, moi drodzy. Ciao.